W zeszłym roku ambasador USA w Polsce, George Temesbacher, w jednym z wywiadów odniosła się do sprawy zniesienia wiz dla Polaków. Teraz ten temat znów się pojawił. W rozmowie z Polsat News, pani ambasador powiedziała, jak z jej perspektywy może wyglądać zniesienie wiz do USA. Padły konkretne deklaracje w tym temacie. Jesteśmy coraz bliżej zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych? Zdecydowanie tak. To, co przez lata dręczyło tysiące Polaków, którzy odchodzili z kwitkiem i nie mogli wyjechać do USA, bo nie dostali wizy, wkrótce może być już tylko wspomnieniem. W rozmowie z Polsat News ambasador USA w Polsce George Temesbacher zabrała głos na temat zniesienia wiz. To już kolejny raz, gdy sprawa jest poruszana. Ambasador Temesbacher została zapytana wprost, czy program bezwizowy dla Polski stanie się rzeczywistością jeszcze w czasie jej kadencji w Warszawie. Ambasador odpowiedziała, powiem to raz jeszcze. I wiem, że wychodzę przed szereg, ale zamierzam doprowadzić do tego przed opuszczeniem Polski. Bardziej bezpośrednia nie mogę już być. Poproszona o doprecyzowanie, czy dojdzie do tego w tym roku, odpowiedziała stanowczo, mam nadzieję, że w tym roku. Ale na pewno zanim wyjadę. Jeśli nie w tym roku, to na pewno w roku 2020. I dodam jeszcze, korzystając z okazji, jeśli mogę, chciałabym prosić wszystkich Polaków, by skorzystali z szansy otrzymania wizy i odwiedzenia Stanów Zjednoczonych, żebyśmy mogli osiągnąć ruch bezwizowy, obniżając wskaźnik odmowy przyznania wiz do koniecznych 3%. Pomóżcie mi w tym. Dziękuję. Musiałam wykorzystać okazję, zakończyła.